Plaża to świetne miejsce do trenowania długich wybiegań. Jest długa, przyjemnie się biegnie, ale pomyślmy o tym, co się dzieje z naszym aparatem ruchu. Kiedy biegniemy po mokrym piasku, to jest troszkę tak, jakbyśmy biegli po asfalcie. To jest fajne i przyjemne, natomiast nogi cierpią. Ale możemy wykorzystać ten suchy piasek do czegoś genialnego, do ćwiczenia siły biegowej na płaskim. Przy treningu na takim podłożu zupełnie inaczej pracuje cały aparat ruchu. Wszystkie mięśnie nóg się uaktywniają. Ćwiczymy bardzo mocno łydkę, to co robimy na podbiegach, ale jeszcze ta niestabilność powoduje, że musimy też stabilizować tłum innymi mięśniami. To jest kapitalny trening siły biegowej całego organizmu. Możemy na płaskim, na suchym piasku zrobić szybkie, krótkie odcinki, takie biegane w tempie interwałowym, w cudzysłowie. Przed chwilą spróbowałem zrobić taki odcinek. Moje tempo interwałowe to jest około 4,0 minut na kilometr, a tutaj walczyłem o to, żeby zejść odrobinę poniżej 5,0, dlatego że to podłoże jest bardzo ciężkie, nogi grzęzną, ale jak grzęzną, to wtedy wzmacniamy mięśnie nóg właśnie pod kątem biegania. Jak zrobić taki trening? Proponuję na początek 6 razy 1 minuta. Wydaje się, że 6 minut biegania to nie jest trening, to spróbujcie to zrobić. Po jednej minucie szybkiego odcinka, 2 minuty przerwy, można zrobić sobie wtedy jakieś ćwiczenie albo po prostu odpocząć, popatrzeć w morze. 6 takich szybkich odcinków będzie bardzo wymagającym bodźcem. Myślę, że z czasem możemy dojść do maksymalnie 10 razy 1,5 minuty. To już będzie bardzo hardkorowy trening na plaży. Bałtyk raz w roku nie jest zimny. Właśnie po treningu biegowym na plaży. O, tu!